Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. I w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o monitorze 4K firmy AOC. Nie tak dawno temu miałem przyjemność testować monitor tej samej firmy, jednakże w rozdzielczości 1440p. Tym razem przyszła kolej na 4K. I szczerze mówiąc, powiem Wam, że byłem bardzo ciekawy tego testu. Mianowicie głównie dlatego, że cały czas gdzieś z tyłu głowy mam taką, powiedzmy, lampkę kontrolną, że zastanawiam się, czy przypadkiem te 4K to nie jest troszeczkę taki pic na wodę, czy to przypadkiem nie jest takie na siłę reklamowanie. Mam nadzieję, że po tym dzisiejszym filmie uda mi się Wam odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ moje efekty są może troszeczkę zaskakujące. Ale o tym porozmawiamy sobie nieco później. Zajmijmy się na razie naszym głównym daniem, czyli właśnie monitorem. Monitor jest głównie wykonany z plastiku, chociaż muszę przyznać też, że na przykład nóżka lub pewien element tutaj na froncie jest wykonany ze szczotkowanego aluminium. No i jakby te aluminium to oczywiście na plus, jednakże reszta jest, jak już wcześniej wspomniałem, plastikowa. Na całe szczęście jednak plastik ten jest dość solidny i nie sprawia wrażenia takiego, który miałby się połamać albo uszkodzić za chwileczkę. Z wyglądu monitor prezentuje się bardzo estetycznie. Wspomniana wcześniej metalowa wstawka dodaje na pewno monitorowi nieco charakteru, jednakże myślę, że w dzisiejszych czasach, w roku 2018, ramki tego ekranu są dość grube. No i myślę, że tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę też cenę monitora, w jakiej się on znajduje, no to myślę, że tutaj na tej półce cenowej można by liczyć na coś więcej, jeżeli chodzi przynajmniej o sam design. No ja bym tutaj widział właśnie przynajmniej, żeby te ramki boczne i górna były nieco węższe, wyglądałoby to, myślę, tak bardziej nowocześnie. Idąc dalej, mamy do wyboru naprawdę ogrom wyjść. Mamy tutaj do wyboru DVI, HDMI, DisplayPort oraz nawet VGA. Kolejną fajną funkcją w tym monitorze jest to, że posiada on także wbudowanego huba USB. Jest to hub USB 3.0. Co do samej matrycy, jest ona odświeżana częstotliwością 60 Hz. Czas reakcji wynosi 4 milisekundy. I co mogę powiedzieć jeszcze o samym wyświetlaczu, to na pewno to, że kolory są bardzo nasycone, a także kąty widzenia są bardzo dobre. Jednakże do tego przejdziemy sobie teraz. Tutaj zaprezentuję Wam parę testów, które przeprowadziłem na monitorze. Odcienie szarości, przechodzenie gradientu, a także jakieś tam. Tak więc myślę, że po tych testach widać tutaj czarno na białym, że monitor jest jak najbardziej wysokiej klasy. Jeżeli ktoś myśli o takim pracowaniu na tym monitorze, jeżeli ktoś jest grafikiem lub montuje filmy, myślę, że tutaj nie powinien na nic narzekać. Przejdźmy teraz, myślę, do kwestii użytkowania tego monitora. Po pierwsze, co warto zaznaczyć na samym początku, ten monitor to bydle. To naprawdę ogromny monitor i troszeczkę zabawne jest to, że jeszcze nie tak dawno temu lub nawet jeszcze dzisiaj można kupić telewizory, które właśnie mają 32 cale i pomyśleć, że kiedyś 32 cale to było naprawdę sporo. Teraz mówimy tutaj o 32-calowym monitorze do komputera, który ma rozdzielczość 4K. I powiem Wam, ja osobiście na początku czułem się wręcz przytłoczony rozmiarem tego monitora. I nie zrozumcie mnie źle, ale był taki czas, kiedy używałem nawet 3 monitory jednocześnie. Obecnie używam 2. Jednakże ten bydlak to jest po prostu coś, z czym nie miałem jeszcze wcześniej doświadczenia. I powiem Wam, że początkowo ten efekt takiego przytłoczenia był niemiły. To znaczy, fizycznie musiałem obracać głowę, żeby spojrzeć w któryś róg ekranu i powiem Wam, początkowo było to takie bardzo dziwne uczucie, którego wcześniej nie doświadczyłem. Jednakże teraz, po mniej więcej już praktycznie 3-tygodniowym czasie, odkąd użytkuję ten duży monitor, no to muszę przyznać, że ten efekt minął. Minął poniekąd. Myślę, że tutaj też zależy, co robicie. Jeżeli oczywiście pracuję sobie mniej więcej na różnych okienkach, montuję film lub po prostu użytkuję monitor do takich, powiedzmy, produktywnych zadań, jakby w ogóle mi to już nie przeszkadza, rzeczywiście troszeczkę ruszam tą głową i nie jest to dla mnie dyskomfort. Tak samo przy grach. Nie jest to już tak przytłaczające. Mamy, powiedzmy, nawet taki, pokusiłbym się może nawet dość kontrowersyjne stwierdzenie troszeczkę takiego VR-u, ponieważ mamy wrażenie takiego jakby nieprzyjemnego zoomu.
I tutaj właśnie, jeżeli ktoś zapatrywałby się na ten monitor do grania, no to musiałby się naprawdę zastanowić, czy rzeczywiście aż tak duży monitor jest mu potrzebny. Mi wydaje się osobiście, że lepiej mieć troszeczkę mniejszy monitor lub po prostu, jeżeli ktoś z Was ma miejsce, żeby dalej ustawić ten monitor, no to jak najbardziej, myślę, będzie zadowolony. To samo tyczy się filmów. Musiałem się nieco odsuwać, ponieważ czułem, że po prostu jestem za blisko i nie łapię wszystkiego w moim polu widzenia. To tak jak mówiłem, jeżeli ktoś z Was dużo pracuje, nie wiem, na dużej ilości dokumentów, jest grafikiem, montuje filmy, bardziej takie produktywne rzeczy, to myślę, że jeżeli macie dość blisko ten monitor, to nie będzie to dla Was przeszkoda. Jednakże jeżeli chcecie grać bądź oglądać filmy na tak dużym monitorze, no to myślę, że tutaj warto by się wyposażyć w biurko, które jest po prostu dłuższe i umożliwi nam nieco dalsze ustawienie tego monitora. No i wracajmy do tego 4K. I tutaj, szczerze mówiąc, myślę, że 4K jest przeznaczone jednak dla entuzjastów. Myślę, nie dla takiego codziennego konsumenta. Raz ze względu na cenę, która jest dość wysoka, no to myślę, druga rzecz, która znacząco obniża tutaj pole potencjalnych nabywców, to to, że żeby zasilić taki monitor, to znaczy wyświetlić na nim obraz, to też potrzebujemy dość wypasionego komputera. I okej, jeżeli używacie komputer do, tak jak powiedziałem wcześniej, jakichś produktywnych celów, dokumenty, pliki, montaż filmów i tak dalej, no to względnie ten komputer nie musi być aż tak mocny. Jednakże, jeżeli myślicie o graniu w 4K, no to tutaj już karta graficzna musi być naprawdę wypasiona. I tak na dobrą sprawę, jedyną kartą graficzną, która na ten moment w roku 2018 oferuje możliwość grania w 4K na maksymalnych ustawieniach, przynajmniej w 60 klatkach na sekundę, to GTX 1080 Ti, który, no jak wiemy, jego cena nie jest aż tak przystępna. Dlatego to cały czas skłania mnie ku temu, że 4K jak na ten moment w roku 2018 jest jeszcze, myślę, bardziej dla entuzjastów niż dla takiego, powiedzmy, przeciętnego konsumenta. I przechodząc dalej do takiego tematu, czy 4K ma sens? Myślę, że ma, ale w określonych zastosowaniach. I szczerze mówiąc, myślę, że ten monitor jest za mały jak na rozdzielczość 4K. Ale jak to jest za mały? Przecież powiedziałeś, że ten monitor jest bydle, że wręcz jest za duży. To jak to mówisz, że teraz jest za mały na 4K? To jest taki poniekąd mój skrót myślowy, ponieważ chodzi o to, że żeby komfortowo korzystać z tego monitora, musimy włączyć skalowanie Windowsa w górę. Po prostu czcionki są za małe, żeby komfortowo je czytać. I tutaj właśnie dochodzę do tej całej mojej konkluzji i wywodu. Ponieważ wydaje mi się, że jeżeli dochodzimy do pewnego momentu, że już musimy skalować interfejs użytkownika w górę, ponieważ on jest za mały, żeby był czytelny, no to z drugiej strony po co nam aż taka duża rozdzielczość, skoro tak naprawdę wtedy te ikonki nam zajmują dużo miejsca. Znaczy tutaj po prostu to jest dla mnie takie, nie wiem, może troszeczkę marnowanie jakby przestrzeni, tak? Ponieważ skalujemy ten interfejs, on jest przez to większy, czyli teoretycznie moglibyśmy zmieścić więcej rzeczy. Ja rozumiem, że nie do wszystkich to może trafiać i dla niektórych może to nie być problem, bo jeżeli oczywiście na przykład montujecie filmy w 4K, no to rzeczywiście ta matryca, która jest natywnym odwzorowaniem filmu, który montujecie, no to rzeczywiście, okej, potrzebujecie matrycy 4K. Jednakże, mówię, dla takiego codziennego użytkowania, to myślę, że 4K to już jest zdziebeczko za dużo. Na pewno jest to za dużo, jeżeli chcielibyście kupić jakiś mniejszy monitor wyposażony w matrycę 4K, dajmy na to, nie wiem, 27 cali. I tutaj wracając jeszcze do gier, chciałbym tutaj zaznaczyć, że mój komputer, mimo że jest dość mocny, posiada relatywnie słabą kartę graficzną. I na dobrą sprawę, jedyną grę, którą byłem w stanie komfortowo grać w natywnej rozdzielczości, no to był Counter-Strike Global Offensive i League of Legends. No i czy te gry wyglądały jakoś bardzo dużo lepiej? Na pewno Counter-Strike nie wyglądał jakoś dużo lepiej, a straciłem mimo wszystko na responsywności. Tak więc, moi drodzy, co do tego monitora. Zależy, czego szukacie. Jeżeli jesteś twórcą, jeżeli tworzysz jakieś rzeczy, bądź dużo pracujesz na komputerze i potrzebujesz dużo przestrzeni, jasne,
idź i kup, bo monitor jest naprawdę rewelacyjny. Jednakże jeżeli jesteś graczem i cenisz sobie dużą ilość klatek na sekundę, no to być może nie jest to produkt jeszcze dla Ciebie. Przynajmniej jeżeli mówimy o roku 2018, bo jeżeli ktoś z Was faktycznie ma, powiedzmy, tego GTX-a 1080 bądź chociaż 1070, no to myślę, że jest to jeszcze opcja warta rozważenia. Jednakże jeżeli macie słabszą kartę graficzną, raczej odradzałbym zakup takiego monitora, jeżeli chodzi o gry. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, że nieco Wam rozjaśniłem tutaj sytuację. Jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. A jeżeli komuś jest nie mało, to zapraszam na mojego Facebooka, Discorda lub także na IGTV, gdzie czasami wrzucam jakieś materiały z